z Księgi Malachiasza, drugi rozdział, 17 werset ze Starego Testamentu. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie ze Starego Testamentu. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami, mówicie. Czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie. Każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma upodobanie było Pan. Gdzie jest Bóg sądu? Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to ja, anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę. Gnębią obcego, przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan zastępów. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy przez staliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać Boga, bo wy mnie oszukujecie? Lecz wy pytacie, w czym mnie oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukacie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę, i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winogrod zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. Amen. Izrael, lud Boży, szczególnie umiłowany lud Boży, jedyny lud, któremu się objawił sam Bóg i dał Jego Słowo, Jego zakon, aby poznał lud izraelski, jaka jest wola Boga, dobra, miła i doskonała, czym jest grzech, czym jest przekroczenie i nieprawością. I obiecał im w dodatku, że macie tylko wy możliwość wybrać i wybierać zawsze to, co dobre, od tego, co dobre i odrzucać od tego, co złe. Jak w dodatku, nauczycie się ode mnie, że jestem pokorny i uniżony w sercu, aby z uniżonym duchem i skruszonym sercem wybierać dobre i odrzucać złe, wtedy ja was będę nazywał sługami, wiernymi, mądrymi i wybornymi. I nadszedł czas obietnic Bożych, czas
aby wypełniło się obietnica Boża, że Pan nawiedzi swój lud. Przyjdzie Pan zastępów, ale przed tym wyśle Pan anioła swego, aby zbudował drogę Pana przed nim. I to, co widzi Bóg w swoim ludzie, jest skarga Jego. Poważna skarga ludu, która naprzykrza ta skarga Boga, bo mówią, kto wykonuje przekroczenie, nieprawość, grzech i zło, ten jest przychylny wobec Boga i temu się powodzi wobec ludzi. Czyli gdzie jest Bóg sądu? I Pan objawia, mówiąc, ja widzę każdego z osobna, poróżniam i objawiam jego serce. Wy mówicie, że nie widzisz, Panie, czarowników, którzy wykorzystują ducha podstępnego. I wy, którzy to mówicie, jesteście tu złóżnikami. Inni mówią, Panie, nie widzisz, że oni są cudzołożnikami. I wy, którzy mówicie to, jesteście krzywoprzysiężni. I inni widzą, nie widzisz, że przysięgają się na Twoje imię kłamliwie i oni są niesprawiedliwi. I mówią ze skargą, nie widzisz, Panie, że oni uciskają najemnika i ci, którzy to mówią, są niesprawiedliwi wdowie, sierocie i przybyszowi. I ci, którzy ich oskarżają, są bezbożni i nie boją się Boga. I to są ludzie, którzy widzą dziazgę w oku drugiego, a nie poróżniają belkę w swoim oku. I wynik tego jest, że serce ich jest pełne skarg, które pokazuje się z gorzkością i może nawet dotrzeć do nienawiści. Dlaczego? Bo widzi to, co jest naprzeciwko, a nie w sobie. Poróżnia drugiego, a nie przyglądaje się w zwierciadle, czyli w Słowie Bożym, aby poróżniał samego siebie. I Bóg mówi, tego, którego wy w takiej sytuacji oczekujecie, aby przyszedł, to mówił wtedy ludowi izraelskiemu. Dzisiaj jednak Bóg mówi to nam. Tego, na którego oczekujecie, aby przyszedł, przyjdzie znienacka. Ale kto może wytrzymać i być gotowy na jego przyjście? Bo jest napisane i słowo nie może się zaprzeć. Dwóch będą na łożu. Jeden będzie porwany, drugi pozostanie. Dwóch będzie w polu. Jeden zostanie wzięty, a drugi pozostanie na dole. Dwie kobiety będą przy młynie. Jedna zostanie wzięta, druga pozostanie. Pan, na którego wy oczekujecie, przyjdzie znienacka. Ale kto będzie mógł w tamtym dniu wytrwać przyjście Jego? Kto będzie mógł ustać się z odwagą
w obecności Jego. I przychodzi teraz Bóg, aby objawić swój, Jego plan. Ja jednak zadziałam przed przyjściem Dnia Pana. Zadziałam. Ja. Tak jak ten, który wytwarza żelazo w ogniu, oczyszcza żelazo, i tak jak ten, który wytwarza metale, oczyszcza srebro z nieczystości, w taki sposób ja oczyszczę i zacznę od moich sług i służebnic, na których wylałem Ducha Świętego, aby prorokowali i aby wydawali owoc obfity i owoc, aby trwał. I wtedy, jak oczyszczę moje klepisko, bo sąd zacznie od domu Bożego, wtedy oferta mojego ludu będzie przychylna dla mnie, ale sposób, w który zadziałam dla oczyszczenia mojego ludu, będzie bolesny. Czyli naprawdę bóle ciężarnej stworzą problem światu, ale tak samo się stanie w moim ludzie, bo chcę oczyścić moje klepisko. I wy, którzy mówicie, gdzie jest Bóg sądu, ja wam mówię, że sąd zacznie się od naprzód od mojego domu. Ale jednak ja jestem Bogiem miłości. Nie zmieniam się. I dlatego wy, pomimo że poróżniacie, osądzacie, skazujecie drugiego, patrząc na dżazgę w jego oku, a nie wiecie, że wy, którzy osądzacie, będziecie osądzeni. Wy, którzy skazujecie, będziecie skazani, bo to, co wykonujesz ty, który osądzasz i widzisz w drugiemu, ty toś to robisz, ja pozwolę, że zrobisz jeszcze więcej tego, bo musisz się nauczyć, abyś się nie patrzył na drugiego, ale abyś patrzył się do swojej wnętrzności. Musisz zrozumieć, że twoim zajęciem jest, abyś osądzał samego siebie. I sposób poprawy twojej będzie zupełnie bolesny. Bóle ciężarnej w Kościele. Bo musi łaska Boża, która objawiła się wszystkim ludziom, musi tak samo nas nauczyć dla poprawy. Musi nas nauczyć dla uświęcenia i czystości. Ale jednak, oprócz bolesnego sposobu, który naprawdę jest bardzo bolesny sposób poprawy, wyćwiczenia, zmiany, ja, mówi Bóg, mam wam do powiedzenia inny sposób, który nie jest bolesny, ale ma lepsze wyniki. I dlatego nawróćcie się do mnie
abym i ja zawrócił do was. Wy oddaliście się ode mnie, patrząc się na innych i zmusiliście mnie, abym ja oddalił się od was, patrząc się na was. Przestańcie patrzeć się na innych. Przestańcie osądzać, skazywać. Nawróćcie się do mnie, patrzcie się na mnie. Patrzcie się na mnie, a nie na innych. I wtedy ja zwrócę się ku wam i będę patrzył się na was z łaską i z miłosierdziem. I będę was uczył. Będę wam objawiał inny sposób poprawy, uświęcenia, czystości, błogosławieństwa. I to nie będzie bolesny sposób, ale to będzie naprawdę łaska i miłosierdzie Boże. Ja wam objawiam, mówi Bóg, że wy mnie okradacie. I wy się pytacie, w czym cię oszukamy i okradamy? Ja wam mówię, pomimo, że moim przykazaniem jest, abyście dawali dziesięciny i ofiary, aby mój lud rozkoszował się w łasce mojej, w miłosierdziu moim, wy tego nie wykonujecie. I wtedy w Starym Testamencie były dziesięciny dla kapłanów i lewitów i ofiary dla Boga. Teraz jednak są to, jest to dzieło Boże, ale w inny sposób. Nie jest niesprawiedliwy Bóg, zapewnia nas Słowo Boże, aby zapomniał dzieło waszej wiary, w którym musicie pracować, bo wiara bez uczynków jest martwa. Ja wam dałem dar wiarę, ale wy umartwiliście tą wiarę. Dlaczego? Bo wiara wasza nie ma uczynków wiary i wy macie uczynki niewiary. Osądzacie, skazujecie, plotkujecie, dlatego nawróćcie się do mnie. Upamiętajcie się i zacznijcie od początku wszystko z uczynkami wiary, ofiarami dla Boga, ale ofiarami miłości, z trudem miłości, z ofiarą miłości. I wtedy poznacie łaskę moją, miłosierdzie moje, błogosławieństwo moje dla waszej poprawy. I nie mój sąd i sprawiedliwość moją dla waszej poprawy. Dzisiaj więc wybierzcie, jaką drogą chcecie pójść. Drogą błogosławieństwa do życia wiecznego, czy drogę męki do życia wiecznego. Nie mamy innego sposobu, ale i Bóg też nie ma innego sposobu. Ani Bóg nie ma innego sposobu, ani my. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Dlaczego? Bo my chcemy współuczestniczyć w Królestwie Bożym, w porwaniu Kościoła. Ale ile patrzymy się na drugiego, tyle oddala się możliwość, którą mamy, abyśmy współuczestniczyli w porwaniu Kościoła. I dlatego zmuszamy Boga, aby nas poprawiał z karnością. A karność nie wywołuje radości, ale smutek. Później wydaje owoc pokojowy. Ale jednak, jak dzisiaj usłyszymy przekaz Boży, jak naprawdę usłyszymy przekaz z nieba,
że Bóg Bogu nie podoba się, aby męczył swoje sługi, podoba się, aby błogosławił swoje sługi. Ze wszelkim błogosławieństwem w niebiosach, poprzez Jezusa Chrystusa. Podoba Bogu się, aby zwyciężali zawsze słudzy Boży, a nie aby się męczyli wobec dla Jezusa Chrystusa. I dlatego ofiarujcie teraz, jak zrozumieliśmy, przekaz Boży dzisiejszy. Zwróćmy się do Boga, upamiętajmy się. Wejrzyjmy wewnątrz siebie. I nie pracujcie dla pokarmu, który niszczeje, ale dla pokarmu, który trwa dla życia wiecznego. Pracujcie w dziele, w którym Bóg ci zaufał. Pracuj. Jakie jest dzieło, które Bóg ci zaufał? Tam, gdzie możesz pracować. Ale zważaj w uniżeniu, abyś znajdował łaskę u Boga. Zważaj. Nie z wyniosłością, dlatego, bo się zmiłował nad tobą Bóg. I nie zapominaj nigdy, że wszelka dobra rzecz i doskonała rzecz z góry schodzi od Ojca Światłości. Nie dlatego, że jesteś warty tego, ale z łaski imienia Jego. Zmiłował się nad tobą i będzie się miłował nad tobą. Nie dlatego, że jesteś warty Jego zmiłowania. Będzie znajdował łaskę wobec Niego. Nie dlatego, że jesteś godny tej łaski. Jesteś człowiekiem, który jesteś winny w wielu rzeczach. Zważaj jednak na coś, bo jak jesteś winny, musi Bóg zadziałać w bolesny sposób. I to jest sąd i skazywanie. Tak bardzo wielkim grzechem jest, nie wiem, czy jest wielkim grzechem, jedno wiem, że kto osądza, będzie skazany. I kto skazuje, będzie skazany. To jest jedyna rzecz, która jest czynna w zakonie Mojżeszowym. Oko za oko i ząb za ząb. Zważaj. Zważajcie. Czuwajcie. Męka czy błogosławieństwo, które nadchodzi do waszego życia, jest zależna od każdego człowieka osobiście. Jak chcesz, naprawdę, cokolwiek będziesz robił, aby błogosławił temu Bóg, jak chcesz w twoim życiu, aby szedł pierwszy Chrystus, jak chcesz jeszcze więcej, aby otworzył Bóg w twoim życiu wodospady niebios, wypróbuj Go. Wypróbuj Go z całego swego serca. Wypróbuj Go. Zacznij mieć uczynki wiary i trud miłości. Ofiara miłości. Nie uczynki samousprawiedliwienia, nie ofiarę samego upodobania, ale uczynki wiary w imieniu Jezusa Chrystusa dla chwały Boga, dla błogosławieństwa twojego brata. Sługa Chrystusowy, jak wcześniej staniesz się sługą swojego brata. Nie z wyniosłością, bo pysznym przeciwstawia się Bóg, uniżonym daje łaskę. Ale naprawdę, nauczmy się od Chrystusa,
który jest pokorny i uniżony w sercu, i poprośmy, aby uczynił nas takimi samymi. Bo obietnica Boga jest nie do wiary. Bardzo wielkie błogosławieństwo. Czyli jak mnie nie oszukujesz, bo ja ci dałem zdolność, abyś dawał swoje dziesięciny, abyś ofiarował uczynki wiary. Jak mnie nie okradujesz, bo ja ci dałem możliwość i zdolność, abyś usługiwał swoim braciom z miłością. Ja mówię, Panie, proszę Cię, abym był posłuszny, bo wiem, znam moje serce, że jest najzdradliwsze i najprzewrotniejsze. Zrozumiałeś, bracie, ty, który gniewasz się, nie jest gniew wynik Boga. Gniew jest wynikiem twojego serca, który jest najzdradliwszy i najprzewrotniejszy. Chrześcijanin nie ma skarg, nie denerwuje się, wychwala Boga. Czyli więc jak dzisiaj i w dodatku tak jak powiedział, jak od teraz zmienisz myśli, zmienisz swój wzrok, zmienisz ducha i nauczysz się, że uniżenie idzie przed chwałą, wtedy poznasz chwałę, która będzie ci podarowana. I moja chwała nie jest wywyższeniem. Chwało jest, że ja otworzę dla ciebie wodospady niebios, że nie będzie miejsca, abyś mógł je wziąć. Tak wyleję błogosławieństwo na osobistym twoim życiu, w rodzinnym twoim życiu i szczególnie w związku twoim z Chrystusem. Czyli więc, umiłowani bracia i siostry, dzisiaj jest czas przychylny. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, jak słyszysz i rozumiesz, że przemawia Bóg, nie przemawiam ja, Bóg przemawia, bo mi Bóg też przemówił. Jak rozumiesz, że Bóg mi przemawia, nie miej twardego serca, ale unisz się przed ręką Pana. I to jest jedyna możliwość, którą masz, abyś mógł znaleźć łaskę u Boga. Unisz się. Unisz się wobec Boga i ludzi. Powiedz, jestem marny i znikomy. Tak jak powiedział w pewnym momencie Job w swoim samousprawiedliwieniu, bo był naprawdę sprawiedliwy wobec Boga, niepokalany, ale jak zrozumiał, co chce Bóg od niego, co chce Bóg od ciebie, wtedy powiedział, Panie, ja jestem marny i znikomy. Nie mogę stanąć się wobec ciebie. Położę rękę na moich ustach i już więcej nic nie będę mówił. I wtedy Bóg odpowiedział. Teraz przyodziej się z dostojnością. Słyszycie? Co chce Bóg ci podarować? Przyodziej się w dostojność i ja wyznam, że nie ja, ale twoja prawica może cię zbawić. Ty
możesz zbawić samego siebie. Jaką ważną rzeczą jest umiłowanie w Panu, abyśmy to zrozumieli, że dzisiaj, nie wiem jutro, dzisiaj jest czas przychylny, dzisiaj jest dzień zbawienia dla Ciebie, który słuchasz Słowo Boże. Nie wiem, czy to będzie jutro możliwe i tyle bardziej pojutrze, ale jedno wiem. Dzisiaj nie miej twardego serca. Nie mów, że to słowo nie jest dla mnie, to jest dla drugiego. Dla Ciebie jest. Dla mnie jest. Nie wiem, czy jest dla drugiego. Ja wiem, że jest dla mnie. Dlatego proszę o miłosierdzie, o łaskę. Upamiętuję się i mówię naprzeciwko mojego Pana. Przebacz mi, Ojcze, bo w wielu rzeczach jestem winny. Pomóż mi, Panie Boże, abym miał uczynki wiary, trud miłości, usługując swoim braciom, abym się rozkoszował w różnorodnej łasce Bożej i abym usługiwał mojemu Panu Jezusowi Chrystusowi, abym się rozkoszował w tajemnicach Królestwa Niebios. Pomóż mi, Panie, jestem marny i znikomy, nic nieznaczący. Przebacz mi. Amen.